wszystkim, z tej strony Adam. Dzisiaj Wam opowiem krótko o suplementacji pod kątem cholesterolu, lipidogramu. Uprzedzam, że brakuje mi tu trochę suplementów ze względu na okres świąteczny, po prostu nie dojechały na czas, ale o nich powiem, a pokażę Wam to, co mam. Podstawą, jeśli chodzi o cały lipidogram i cholesterol, to są dla mnie kwasy tłuszczowe omega-3. Tutaj są takie o wysokiej zawartości EPA i DHA, czyli na 1 gram omegi 3 przypada 600 mg EPA DHA. Używam tylko aż 10 gramów dziennie, czyli 6 gramów EPA i DHA, bardzo dużo, 8 do 10 gramów dziennie. Oczywiście można używać o mniejszej koncentracji, natomiast trzeba pamiętać, że po prostu wiąże się to z większą liczbą tłuszczu w diecie, tak? Jeżeli mamy, nie wiem, 30-35%, no to automatycznie, żeby osiągnąć jakiś tam poziom tego EPA i DHA, no to trzeba zjeść więcej omegi 3. To jest przykład, to jest firma Yara Formula. Nie jest ostrzeżenie, też ma chyba 7 Nutrition. Parę innych firm też, jak poszukacie, to jest ok. Dalej, Cholesterol Pro, ze względu na to, że zawiera Citrus Bergamot, standaryzacja na poziomie 25%, więc całkiem fajna opcja. 500 mg na porcję, na dwie tabletki. Mamy też odpowiednik, to mamy też tego Citrus Bergamot ze Swansona, nazywa się to Bergamot po prostu. I on ma tam 30 tabletek, ale 500 mg po prostu na tabletkę, nie? Czyli nawet wychodzi cenowo lepiej niż ten Cholesterol Pro z firmy Now. Generalnie jest to ekstrakt z pomarańczy bergamotki i on bardzo dużo wpływa na ten cholesterol HDL, czyli ten dobrze cholesterol podnosi. Ten HDL niestety u większości ludzi na używających środków dopingujących jest nisko. Czasem bardzo nisko, zależy jakie środki używamy, troszkę też zależy od genetyki, od diety i tak dalej, ale każdy ma mniej go lub bardziej obniżone, więc ten środek jest wskazany. Tutaj akurat na porcję dwóch tabletek jest 500 mg, ja używam około od 1000 do 2000 mg dziennie, czyli no, w wypadku Cholesterol Pro jest to od 4 do nawet 8 tabletek dziennie, w zależności od okresu, w zależności od tego, jaki ten cholesterol HDL wychodzi i tak dalej. Dalej niacyna, 500 mg to są, trzeba uważać, bo to jest to wersja z flaszem. Flasz to są takie uczucie wypieków na twarzy. Są też wersje bez flasza, ale o tym nagrywał już Łukasz Modzelewski osobno. Można na niego na Instagramie znaleźć, że no, podnosiło mu to mocno wyniki wątrobowe. Natomiast niacyna zwykła tego nie robi. Ja osobiście wybieram opcję w kapsułkach, dzielę sobie to na pół. I dawka 250 mg do każdego posiłku nie powoduje żadnego efektu flash, a w ten sposób dostarcza 1,5 g niacyny dziennie. Nie? 5 takich, 6 razy po 250. No i jest ok. Dalej witamina K. Mam tu dwie wersje. Oczywiście MK7. Tutaj jest bardzo fajny suplement firmy Life Extension. Bardzo duże stężenie witaminy K po 2600 mg. Witamina K1, dwie wersje witaminy K2, MK4 i MK7. To się różni tym, że po prostu, że okres półtrwania jest inny. Niektóre witaminy K trzeba dawkować częściej, niektóre rzadziej. No bardzo, bardzo fajny suplement, wspomaga i krzupliwość krwi i metabolizm wapnia, więc też jest dość istotny, jeśli chodzi o kwestie takich naczyń krwionośnych. Dalej mamy taki suplement jak Aryuna. To jest taki suplement bardziej pod serce. Będę osobno opisywał suplementację pod wspomaganie serca, bo tam się znajduje koenzym Q10 i Shilite i kilka takich innych produktów i dużo antyoksydantów, witamina E, ale on też jest stosunkowo niedrogi, a nieźle wpływa na lipidogram. Z innych rzeczy, które warto gdzieś sobie zakupić na lipidogram, jest to olej z kryla. W tej chwili mi się akurat skończył, więc nie pokażę. Olej z kryla i coś jeszcze, ale w tej chwili mi uciekło, więc nie będę tutaj już opowiadał o jeszcze jednym suplemencie, który chciałem wymienić. Fajnym suplementem też jest taki number one. 7 Nutrition ma bardzo dużo środków i wspomagających właśnie i wątrobę, i serce, i trawienie, i tak naprawdę, i też krew, więc myślę, że jest to dobra opcja, bo ma i Stimarol, i zieloną herbatę, i NAC, czyli N-acetylcysteiny, i resveratrol, kurkuminę, bromelinę, żurawinę, rozmaryn. No bardzo bogaty skład, więc myślę, że też fajna opcja, jak taki all in one. I bardzo często jeszcze pada kwestia pytania, jeśli chodzi o gęstość krwi, o hematokryt. Tutaj mamy dwie opcje, albo taki lek jak Porfirin, z tym, że jest to lek na receptę.
No, nie każdy dobrze się nim obsłuży, że tak powiem, nie każdy będzie dobrze używał. Natomiast jest taki lek, jak środek, suplement, jak IP6. On obniża ten hematokryt, oczywiście nie obniży go doraźnie, czyli po dwóch, trzech dniach, tak jak, nie wiem, upust krwi, ale jeżeli jest regularnie suplementowany, i to może naprawdę obniżyć o kilka punktów ten hematokryt. Zaznaczam, że trzeba badać się, bo mam znajomych, którzy po prostu brali tego dość dużo. Ja używam tego od 1 do 1,5 grama dziennie, natomiast, czyli 2-3 tabletki, natomiast mam znajomych, którzy brali po 2,5 i po 3 gramy już czasem sobie po prostu ten hematokryt i krwinki czerwone nawet do dolnej normy gdzieś tam zbili. Jeszcze jedną, właściwie nie suplementem, no takim środkiem, który jest niestety na liście dopingowej WADA, to jest kardaryna, popularne GW. Ona też ma taką zaletę i używam tego, natomiast nie pokazuję ze względu na to, żeby nie promować żadnej firmy produkującej środki dopingujące. Też używam, ponieważ też ma bardzo dobry wpływ na lipidogram. Faktycznie to widać po wynikach badań krwi, nie? Więc taka podstawa: omega-3 z dużą zawartością EPA i DHA, citrus bergamot, niacyna, olej z kryla też będzie przydatny, witamina K2, kardaryna, więc to jest taka podstawa. Jeszcze od czasu do czasu okresowo używam takich suplementów jak Pulicosanol czy Abana z firmy Himalaya, też nieźle wpływa na lipidy. A na zbicie hematokrytu, hemoglobiny i zbyt dużej ilości krwinek czerwonych, tak jak mówiłem, albo lek porfirin, albo właśnie IP6. Ewentualnie upusty krwi, ale organizm będzie się bronił i po prostu z czasem będzie chciał nadrobić te utracone krwinki i będzie odbicie po jakimś czasie. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo wysoki wynik, no to ten upust krwi nie będzie złym pomysłem. Dzięki za uwagę. W kolejnym odcinku opowiem właśnie o profilaktyce serca i zapraszam Was na skrót z treningów z tego tygodnia i na przypinki, na formę, na zdjęcia, na jakiś tam opis moich treningów, jak to wyglądało w tym tygodniu przygotowań. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Tak, i przechodzimy do mojego treningu. Na początek na plecy przenoszenie drążka po łuku w kierunku bioder. Może czasami wykonuję to ćwiczenie też z hantlem wzdłuż ławki, nie poprzek, wzdłuż. Tyle, że łokcie mam wtedy trochę szerzej. Znaczy tu też mam szeroko, tylko szerzej niż w przypadku ćwiczenia wykonanego na klatkę. Fajnie działa na obłe. Muszę widać, jak fajnie pracują. Ćwiczenie bardziej uzupełniające na większą liczbę powtórzeń niż jakieś ćwiczenie bazowe, nie? No, dalej myślę z takich nietypowych ćwiczeń ściąganie na hamerze z góry jednorącz, natomiast wziąłem sobie taką rączkę z bramy z treningu, która jest używana najczęściej do treningu klatki, materiałową, żeby po prostu zrobić to takim chwytem neutralnym, ponieważ na hamerze nie jest bardzo, jest tam jak złapać, a tutaj robię takim chwytem neutralnym. W tym chwycie mogę też zrobić lekką rotację w nadgarstku i ten łokieć ciągnąć mocno w dół, mocno do siebie. Jak widzicie, spokojny ruch w górę, mocne ściągnięcie i bardzo, bardzo dobrze czuję to ćwiczenie. Bardzo fajna alternatywa do takiego standardowego jakiegoś ściągania. Bo ja bym łapał te rączki normalnie, to by był po prostu ruch podobny do ściągania drążka do klatki, a tak jest jednak to ułożenie ręki troszkę inaczej. Mogę poprowadzić łokieć blisko tułowia, mocniej ten najszerszy grzbiet tu zaangażować. Więc myślę, że fajna opcja. Dalej trening klatki piersiowej, maszyna typu Hammer. Hammer taki naśladujący wyciskanie z koszu dolnym, bardzo dobrze go czuję. Co tu można więcej powiedzieć? No, fajne ćwiczenie, takie wykonuję na ogół po bazowym, na ogół wykonuję najpierw albo bramę, albo butterfly'a, potem wykonuję jakieś ciężkie wyciskanie i potem właśnie wyciskanie na hamerze. Dalej, trening bicepsa, tutaj akurat takie ćwiczenie izolowane, siedząc na maszynie. Wykonuję jednorącz, bo oburącz no, nie mieszczę się do maszyny. Natomiast jest to fajny zamiennik, jeśli macie taką maszynę do uginania, siedząc z hantlami, tak? Można siedzieć z hantlami, ławka lekko odwiedziona w tył. Natomiast jeżeli macie maszynę, fajnie jest stałe napięcie, takie przez cały właściwie zakres ruchu, przez cały czas opuszczania ciężaru, tak? Ciągle czujemy ten opór, a z hantlem czasami po prostu ręka zwisznie luźno i już nie pracuje. Triceps. Myślę, że ciekawa alternatywa, jeżeli macie takie rączki materiałowe, można z TRX-u gdzieś pożyczyć. Tu jest akurat z takimi trochę dłuższymi sznurkami dla ludzi, którzy mają problemy z łokciami. Można rączki ustawić pod różnym kątem, można ten ruch trochę
wyrzucić na bok, w końcówce dopiąć boczną głowę tricepsa i ten ból w łokciu nie jest taki jak przy jakimś klasycznym drążku, co może się zdarzać, nie? Akurat nie u każdego wiadomo, ale jest, pokazuję to jako takie ćwiczenie alternatywne. Dla mnie fajna opcja, ciekawe ćwiczenie. Zauważcie, że ruch ekscentryczny opuszczania ciężaru jest wolniejszy. Ten ruch jest już dynamiczny, teraz ostatnie już ruchy są takie trochę bardziej szarpane. Tutaj kilka przypinek. Na światło, jakie udało się złapać, takie się udało złapać. Możecie zobaczyć, jak to gdzieś tam wygląda. Ja naprawdę na 8 tygodni przed, bo ja te filmy nagrywam troszeczkę wcześniej. To będzie 7 do 8 tygodni, natomiast one są nagrane troszeczkę wcześniej, ale to wszystko z tego względu po prostu, żeby być na czas, żeby w razie jakiegoś wypadku, że coś się wydarzy, po prostu wrzucić wam filmy na czas, tak? A na końcu gdzieś tam i tak zrobię ten pigwik, więc zobaczycie od kuchni, jak wygląda końcówka przed zawodami. A tu takie ćwiczonko, które podpatrzyłem u wielu osób na siłowni, tyle ludzi je wykonuje, że stwierdził, że coś w tym musi być i warto dorzucić to do planu treningowego. Niech mi nikt nie mówi, że nie widział, jak ktoś to wykonuje u niego na siłowni. Każdy to widział. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.